Witam wszystkich na naszym pierwszym spotkaniu lutniczym. W dzisiejszym odcinku, odcinku numer 1, zajmiemy się gitarą akustyczną, a mianowicie zmianą strun. Za przykład posłuży nam mój osobisty instrument, na którym prowadzę wszystkie zajęcia w Domu Kultury. Dla mnie już niestety, ale pękła struna numer 1, więc jestem zmuszony do zmiany. Aby zacząć naszą wymianę strun, zachęcam, żeby gitarę umiejscowić w taki sam sposób, w jaki ja mam teraz ją położoną, czyli na stole. Na stole kładziemy coś, co zabezpieczy ją przed porysowaniem lakieru dolnej części instrumentu, jakiś koc, jakieś prześcieradło. Ja akurat sobie położyłem kawałki wykładziny, które bardzo fajnie zabezpieczają instrument przed porysowaniem. Gitara leży stabilnie, też nie może leżeć na krańcu, żeby nam nie spadła. Wybierzmy środek stołu, tak aby było bezpiecznie. Do wymiany strun, poza kompletem nowych strun, akurat ja używam Daddario, rozmiar 1152, korba do kręcenia, która przyspiesza nam nawijanie struny, śrubokręt, który będzie potrzebny do podważenia ewentualnego podważenia kołeczka. I to na razie wszystko. Jeszcze będzie potrzebny strojek gitarowy, o którym ja zapomniałem, ale za chwilę go przyniosę. Strojek gitarowy do dostrojenia zmienianych strun, do dociągnięcia do odpowiedniej wysokości. Zaczynamy od otwierania kompletu strun nowych. Dodatkowe hermetyczne opakowanie. Struny. Firma Daddario paruje struny. Mamy strunę 6-5, 4-3 i 2-1. Z racji tego, że dla mnie już pękła struna numer 1, zaczniemy wymianę od struny od jedynki. Oczywiście można zacząć od wymiany struny numer 6. My zaczniemy wymieniać od struny numer 1. Najpierw odplątujemy strunę z kołka. Struna zdjęta. Żeby nie robić dodatkowego bałaganu, zawijam ją i odkładam. Odwijamy nowy komplet. Struna 1 i struna 2. W jaki sposób poznać, która to jest jedynka, a która dwójka? Firma Daddario zaznacza swoje struny kolorami. Akurat wiem z doświadczenia, że jedynka jest srebrna. Ma srebrną końcówkę. Wyciągam kołeczek. Kołeczek, jak zauważycie, jeżeli go wyjmiecie z gitary, ma w sobie wyprofilowany rowek. Nie wiem, czy to będzie widać, ja trochę pokażę.
i jest w formie klinu. Ten klin jest bardzo ważny, żeby utrzymać strunę na swoim miejscu. Wkładam strunę w otworek numer 1. Wkładam kołeczek wycięciem w stronę główki. Bardzo ważne, wycięcie w stronę główki musi być, żeby uzyskać klin. Przytrzymuję go palcem i podciągam strunę w taki sposób, aby kółeczko zaklinowało się w rowku. Korba do nawijania. Przekładam strunę przez otworek w kluczu. I teraz, ile struny nawinąć? Jeżeli nawiniemy za mało struny na kołek, wówczas będzie się nam ześlizgiwało. Jeżeli nawiniemy zbyt dużo, wtedy zrobi nam się coś w rodzaju takiej plecionki kłębuszka i wtedy gitara nie będzie stroiła. Metoda, którą ja stosuję i która się akurat sprawdza, jest taka, że stawiam palec w środku gryfu, podciągam strunę do wysokości powiedzmy 10-15 cm i to w zupełności wystarcza, aby taką strunę nawinąć. Stabilizuję gitarę, cały czas trzymając napiętą strunę od strony klucza. Po czym korbą nawijam nową strunę. Strunę umiejscawiam w siodełku na pierwszym nacięciu. Sprawdzam, czy weszła na swoje miejsce na siodełku na moście. I mam ją wstępnie założoną. Co zrobić z wystającą końcówką? Zawsze od strony klucza zostanie nadmiar struny, który po prostu trzeba fizycznie odciąć. Do odcinania struny szczypce. I struna odcięta. Po zmianie struny należy ją dostroić do odpowiedniego dźwięku. Struna numer 1, czyli dźwięk E. Pierwszą strunę mamy zrobioną. Kolejna. Dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Odbijamy. Ważna rzecz. Sklinowaną strunę przed wyjęciem kołka trzeba odpuścić. Trzeba ją złapać i po prostu wcisnąć
postarać się przynajmniej wcisnąć ją do środka gitary. Jeżeli jest opór, można użyć cążków. Cążki. Łapię strunę i fizycznie wciskam ją do środka, tak żeby kołeczek został odklinowany. Wówczas kołeczek wyjdzie nam bez żadnego oporu. Wyjmujemy strunę. Zawijamy, żeby nie było bałaganu. Odkładamy. Zakładamy nogę. Najpierw wkładam strunę w otwór numer 2. Kołeczek wycięciem w stronę główki. Przytrzymuję palcem. Klinuję i zakładam. Dostrajam na ucho. A teraz strójkiem. Jest ok. Nadmiar odcinam. I kolejna struna. Powtarzam czynność. Wpycham strunę do środka i wyciągam kołeczek bez żadnego oporu. Ważna rzecz. Przy strunach w oplocie, czyli w moim przypadku w komplecie 1152, w oplocie jest już struna numer 3, należy ją po nałożeniu lekko zaciąć na kluczu. Zacinanie wygląda w ten sposób. Mamy dźwięk, łapiemy strunę i leciutko ją naciągamy kilkakrotnie. I słyszymy, że dźwięk jest już niżej. Dostrajamy. I w ten sposób uzyskaliśmy lepszą stabilność. Kolejna struna. Wpychamy strunę do środka gitary. W ten sposób kołeczek znowu wychodzi nam bez żadnego oporu. Przy okazji odkryłem, że mam odkręconą śrubeczkę stabilizującą. Dokręcę ją. I zakładam strunę numer 4. Stroję do dźwięku A.
i straję do dźwięku D. Aby poprawić stabilność stroju, zacinam strunę na kluczu. I słyszymy, że dźwięk spadł. Podciągam. I w ten sposób poprawiłem stabilność stroju. Kolejna struna, tym razem struna A. Pozostał mi kawałek pękniętej struny, ale na razie niech będzie, nie przeszkadza. Korekta wzrokowa. Dostrajam, tym razem dźwięk A. Mam dźwięk A. Mniej więcej. Ostatnia struna, 6. Mamy wstępnie założony komplet. Nie jest to jeszcze praca do końca wykonana. Nie zaciąłem struny 4, 5 i 6 lub 5 i 6, więc jeszcze raz muszę to zrobić. W ogóle muszę to zrobić. Zacinam, podciągam, stabilizuję tutaj, żeby nie wyskoczyło mi z siodełka. Powiedzmy na 4 lub 5 progu i dostaję. To samo ze struną 6. I stroję cały instrument jeszcze raz. Zobaczmy, jak brzmi. Nabrał ostrości. Nowe struny to zawsze lepsze brzmienie. Gitara też lepiej stroi. Zachęcam Was do zmiany strun. Stosunkowo, no, jeżeli dużo gramy, to struny należy zmieniać, powiedzmy, co jakieś 2-3 miesiące. Na pewno będziemy mieli świeższe brzmienie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy nawijamy strunę na klucz, zwoje muszą być obok siebie i nie może być ich też zbyt wiele. Dla strun basowych 3 do 5 zwoi w zupełności wystarczy. Dla strun wiolinowych może być troszeczkę więcej, może być ich
około powiedzmy 10, a wynika to tylko i wyłącznie z tego, że struna basowa jest grubsza, więc zajmuje przy jednym obrocie więcej miejsca niż struna wiolinowa. Instrument z nowymi strunami będzie się delikatnie jeszcze przez jakiś czas rozstrajał, dlatego zachęcam Was do systematycznego strojenia gitary, szczególnie w pierwszym, drugim dniu grania. Stroimy do strojka, do wzoru. Jeżeli ktoś ma dobry słuch, może oczywiście nastroić instrument na ucho. Nie bójcie się instrumentów. Grzebcie przy nich, naprawiajcie, zmieniajcie struny. Jeżeli wystąpi jakiś problem, zawsze możecie przynieść instrument swój własny do Domu Kultury i uzyskać pomoc techniczną albo poradę. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.